jestem za blisko. Nie fruwam nad nim. Nie uciekam pod korzeniami drzew. Jestem za blisko. Nie moim głosem śpiewa ryba w sieci. Nie z mego palca toczy się pierścionek. Jestem za blisko. Wielki dom się pali beze mnie wołającej ratunku. Za blisko, żeby na moim głosie dzwonił dzwon. Za blisko, żebym mogła wejść jak gość, przed którym rozsuwają się ściany. Już nigdy po raz drugi nie umrę tak pewnie. Tak, bardzo poza ciałem. Tak bezwiednie, jak niegdyś w jego śnie. Jestem za blisko. Za blisko. Słyszę syk i widzę połyskliwą łuskę tego słowa. Znieruchomiała w objęciu. On śpi. W tej chwili dostępniejsze widzianej raz w życiu. Kasjerce wędrownego cyrku z jednym wem. Niż mnie leżącej obok. Teraz to dla niej rośnie w nim dolina rudolistna, ośnieżona, zamknięta górą w lazurowym powietrzu. Ja jestem za blisko, żeby mu z nieba spaść. Mój krzyk mógłby go tylko zbudzić. Biedna, ograniczona do własnej postaci. A byłam brzozą. A byłam jaszczurką. A wychodziłam z czasów i atłasów, mieniąc się kolorami skór. A miałam łaskę znikania sprzed zdumionych oczu, co jest bogactwem bogactw. Jestem blisko. Za blisko, żeby mu się śnić. Wysuwam ramię spod głowy śpiącego. Zdrętwiałe. Pełne wyrojonych szpilek. Na czubku każdej z nich. Do przeliczenia. Strąceni siedli anieli. Co ty tam robisz? Lękiewiczówna! Miśka podniosła się z miejsca. Nic nie robię, madam. Właśnie o to mi chodzi. Ty nic nie robisz od początku roku. Jeszcze się do tego oficjalnie przyznajesz. Myślałam, że pani pyta o to, co robię w tej chwili. Nie robiłam nic złego, więc powiedziałam... Nie robiłaś nic złego. Jeszcze tylko tego brakuje, żebyś robiła coś złego. I zwracam ci uwagę, że odpowiadasz mi w sposób niezbyt grzeczny. Mnie się zdaje, że byłam uprzejma dla pani madam. Pani Złotnicka zsunęła okulary do połowy nosa, przytrzymała ręką brązową oprawkę i ponad nią wpatrywała się w Miśkę ironicznym spojrzeniem. Powiedz mi, moja droga, jak twoi rodzice z tobą wytrzymują? Miśka opuściła głowę. No widzisz! Zawołała madam triumfalnie. Oni w ogóle nie mogą z tobą wytrzymać. Jestem tego pewna. Szczera odpowiedź na moje pytanie nawet nie przechodzi ci przez gardło. Bo rodzice w ogóle z tobą nie wytrzymują. Pamiętam wypowiedź twojej matki na ostatniej wywiadówce. Doskonale sobie przypominam. Twoja matka powiedziała, że... Moja mama nie była na ostatniej wywiadówce, madam. Pani ją z kimś myli.
wtrąciła Miśka cicho. Jeszcze lepiej! Matka tak trudnej dziewczyny jak ty w ogóle nie pojawia się na wywiadówce. Madame rozejrzała się po klasie. Słyszycie? To jest właśnie to, przed czym zawsze przestrzegam. Skandowała uroczyście. Przestrzegam przed rodzicami, którzy ciężar wychowania zrzucają. Na ostatniej wywiadówce był mój ojciec. Mama była wtedy chora. Powiedziała Miśka z trudem hamując łzy. Zrobiłaś tłumaczenie? Tak. Podaj mi swój zeszyt, proszę. Miśka podeszła do stolika i podała zeszyt obłożony lśniącym, kolorowym papierem. Cóż to za okładka? To jest strona tytułowa z zagranicznego magazynu. Jest na niej bardzo efektowne zdjęcie z Florydy. Myślałam... Miśka urwała niepewnie. Myślałaś, że co? Myślałam, że zeszyt będzie dobrze wyglądał. I on chyba naprawdę... To nie jest pierwsza klasa szkoły podstawowej. Przerwała jej pani złotnicka sucho. Ja was nie uczę robienia wycinanek, tylko władania obcym językiem. Jeżeli jednak zależy ci na tego rodzaju ozdobach, to proszę bardzo. Przebiegła wzrokiem tekst tłumaczenia. Miśka czekała w napięciu. Słabiutko, powiedziała madame z ubolewaniem. Bardzo słabiutko. Dużo błędów. Źle. Niedobrze rozpoczynasz rok szkolny, Lenkiewiczówna. Ta praca jest niedostateczna. Siada. Okładka! Dorzuciła. Okładka! To jeszcze nie wszystko. Już miałem zasnąć, gdy za ścianą rozległ się głośny stuk. No tak, teraz się zacznie, pomyślałem. To będzie zupełnie jak w znanej anegdocie. Sąsiad zdjął z nogi buta i upuścił go na podłogę. Teraz nie zasnę, dopóki nie zdejmie drugiego buta, a czekać tak mogę długo. Jakaż więc była moja ulga, gdy niezwłocznie nastąpiło drugie stuknięcie. Zasypiałem ponownie, gdy za ścianą rozległ się łoskot trzeci i pozbawił mnie snu. Tego się nie spodziewałem. Czyżby mój sąsiad miał trzy nogi? Niemożliwe. Więc włożył jednego buta z powrotem i jeszcze raz go zdjął? Mało prawdopodobne. Więc zapewne mam dwóch sąsiadów. I zaczęła się moja męka. Dokładnie tak, jak przewidywałem. Jedyne, co pozwalało mi przetrwać, to nadzieja, że przecież drugiego buta kiedyś w końcu zdjąć musi. Jednak noc mijała, a drugiego, to jest czwartego hałasu, jak nie było, tak nie było. Nie zmrużyłem oka i rankiem zszedłem na śniadanie, doszczętnie wyczerpany. Spotkałem mojego sąsiada. Rozglądałem się za drugim, ale go nie było. Tylko jeden. Ten drugi pewnie zasnął pijany i do tej pory śpi w jednym bucie. Są u pana myszy? Zagadnął mnie sąsiad. Bo u mnie są. Tak chrobotały, że musiałem wyrzucić butem, żeby przestały. Od tej pory przestałem myśleć logicznie. Jednak głupia mysz jest silniejsza od całej logiki, a logika powoduje tylko bezsenność. Odprowadzili mnie do drzwi, zapalili świeczkę stroskaną i trochę nazbyt gorliwie życzyli mi dobranoc. Na stole bukiet róż białych mój przyjazd święci. Spokojne są, nieruchome, jak ręce świętej pamięci. A tam ci odchodzą w radosnej kompanii, ten coś szepcze, ta zęby szczerzy i ze śmiechem zbiegają po schodach do swoich bezpiecznych leży. Zostawili mnie w izbie wielkiej, jak stodoła, samotną,
gościnnym skrzydle. Łóżeczko, lawendą pachnące, zaprasza, skrzypiąc obrzydłe. Blisko łóżka szafa jak klasztor, tajemnicza jak pani Bławacka. Nagle, trzaśnięciem niezapowiedzianym, przeraża mnie znienacka. Stanęłam bezradnie. Załamałam ręce w matni gościnnych pokoi, że w jednym z nich trumna zapomniana stoi. Zdążyli mi już powiedzieć. Prosili, by się nie dziwić, jeśli usłyszę łomot i pogwary. Wuj był, no i jest, wlaźliwy. Lecz nie mówmy źle o umarłych. I oto ktoś oknem szarpnął. Błysk świecy po kątach lata. Roztwierają się drzwi lunatyczne. Z piskiem nie z tego świata. Zieją na czarny korytarz. I wiem na pewno, że ktoś się tam w głębi wydłuża smugą powiewną. Świeca zgasła. Duch podszedł w podeszwach na filcu. Stary stolik dwunastą wystukuje właśnie. I w naprężeniu czeka gościnna sypialnia. Kiedy gość wreszcie zaśnie. Gość twej pałac mego umysłu zburzy, myśli z zakamarków wyposzę, wyobraźni kraj opustoszę, na kawałki roztrzaskam duszę. Dla miłości twej, dla miłości twej, drzewem będę na góry szczycie, wzwyż koronę zieloną wzniosę. Gniew błyskawic i gromów zniosę. Każdej zimy postradam życie. Dla miłości twej. Dla miłości twej. Duszę mam od Boga wyproszę. Roztrzaskaną z powrotem skleję. Przyozdobię w dobroć, w nadzieję, by istocie wręczyć najdroższej. Dla miłości twej. Prowadziły raz rozmowę różne znaki przestankowe. Rzekł dwukropek. Mógłbym przysiąc, że tu jest dwukropków z tysiąc, bo bez mnie nie ma zdania. A bez znaku zapytania? Też pomysły, rzekł cudzysłów. Śmiać się można z tych domysłów, bo kto czytał różne wiersze, wie, że mam w nich miejsce pierwsze. O, przepraszam, rzekł przecinek. Mógłbym wziąć to za przecinek? Bez przecinka. Bez przecinka nie ma zdania, a bez znaku zapytania? Niezły komik, niezły zbytnik. Zirytował się wykrzyknik. Nie chcę chwalić się przed nikim, ale jestem wykrzyknikiem. Myślnik leżąc milczał smutnie, a tu średnik wdał się w kłótnie. Jak ze wszystkich zdań wynika, nie ma wiersza bez średnika. Bez średnika nie ma zdania. A bez znaku zapytania? Kropka, słysząc te hałasy, sprowadziła dwa nawiasy. Cni panowie, zacne panie, zamykamy całe zdanie. Koniec, kropka, odpoczynek. Znów przecinek, rzekł przecinek. Jeszcze w kwietniu było ich troje. Pan, pani i mała służąca, która sypiała, o ile wiem, na kuferku za szafą.
Szafa była ciemnowiśniowa. W lipcu, jeżeli mnie pamięć nie zawodzi, zostało ich tylko dwoje. Pani i pan, bo służąca przeniosła się do takich państwa, którzy płacili jej 3 ruble na rok i co dzień gotowali obiady. W październiku została już tylko pani. Sama jedna. To jest niezupełnie sama, ponieważ w pokoju znajdowało się jeszcze dużo sprzętów. 2 łóżka, stół, szafa. Ale na początku listopada sprzedano z licytacji niepotrzebne rzeczy, a przy pani ze wszystkich pamiątek po mężu została tylko kamizelka, którą obecnie posiadam. Lecz w końcu listopada pewnego dnia pani zawołała do pustego mieszkania handlarza starzyzny i sprzedała mu swój parasol za 2 złote i kamizelkę po mężu za 40 groszy. Potem zamknęła mieszkanie na klucz. Powoli przeszła dziedziniec. W bramie oddała klucz stróżowi. Chwilę popatrzyła w swoje niegdyś okno, na które padały drobne płatki śniegu i znikła za bramą. Jeszcze 3 miesiące temu słyszałem, jak w pogodny dzień wrześniowy rozmawiali ze sobą. W maju raz pani nawet nuciła jakąś piosenkę, a on śmiał się czytając kuriera świątecznego. A dziś? Do naszej kamienicy sprowadzili się na początku kwietnia. Wstawali dość rano. Pili herbatę z blaszanego samowaru i razem wychodzili do miasta. Ona na lekcję, on do biura. Był to drobny urzędniczek, który na naczelników wydziałowych patrzył z takim podziwem, jak podróżnik na Tatry. Za to musiał dużo pracować po całych dniach. Widywałem nawet go i o północy, przy lampie zgiętego nad stolikiem. Żona zwykle siedziała przy nim i szyła.